Kwadrans akademicki minął. Poczekaliśmy trochę warunki, jakie są, wszyscy widzą, ale będziemy otwierali dzisiaj nasze wystawy. Wystawy, a inspiratorem, duchem tego wszystkiego jest Jerzy Buszak, który myślę, że gdzieś tam nad nami niedaleko krąży i serdecznie się uśmiecha. Inicjatywa, tak jak wczoraj już elektrowni, Panowa Wspólna Elektrowni i Centrum Lewy Polski. Witam serdecznie Pana Wójta Rodzicego Dyrektora Elektrowni. Chcę powiedzieć, że nam się bardzo miło współpracuje. Współpracujemy tak dalej z Zbyszku. Ta przyjaźń, pamiętam Andrzeja Węcińskiego jeszcze z bardzo dawnych czasów, z lat 70. Byłem przemawiał chłopcem i uczestniczyłem w wielu otwarciach, także Andrzeja. Pierwsze to otwarcie to była Galeria A Gnieźń, którą prowadził Andrzej Kostołowski, jego bardzo bliski przyjaciel, wybitny historyk sztuki, teoretyk sztuki polskiej. I tam widziałem pierwsze wystawy Andrzeja Węcińskiego. Te pierwsze rzeczy, jak sięgam pamięcią, to były bodajże mandale. Ta wystawa z 1971 roku, która nazywała się Matematyka. Tutaj niestety tych mandali zabrakło, dlatego że one są w kiepskim stanie i w Polsce jest bardzo duża. Niestety wydaje nam się, że jesteśmy szczęśliwi.
starciu jednak oderwać się od tego wszystkiego, zapomnieć o funkcjonowaniu, porzucić dobrowolnie wszystko, przejąć całą odpowiedzialność. Poznamy wtedy przyjemność działania. Niesiemy ciężar naszych decyzji. Jesteśmy tutaj sami, ale istniejemy. Jest to droga bez końca. Są stany, które są na miasto. Można je osiągnąć różnymi metodami, sztucznie i nieświadomie. Najwyższym stanem jest moment poczucia istnienia. Artyści starają się ten moment zmaterializować, stworzyć iluzję obcowania w tym świecie. Mieć na poczekaniu przedmioty, które pomogą wprowadzić się w ten stan powtórny. Mistycy pozostają w tym stanie na zawsze. Czy nie przypominają się nam marzenia, które były dłuższe od całego naszego życia, może też od trwania świata? W latach 80. Berezińskich właściwie wypowiadał się głównie językiem malarstwa, bo to są właśnie te prace tutaj, te trzy, te pejzaże takie fantastyczne. Brakuje niestety więcej prac tego cyklu, który był pokazywany w Galerii RR w 1987 roku. I oczywiście prac z ostatniego okresu, lat 90., które były prezentowane w Galerii Wodnej w 98. To była jego ostatnia wystawa, jeszcze Andrzej Berzyński z nami w 99. roku. Pan Kalinowski poznał Andrzeja Berzyńskiego, ja nie miałem tej okazji. Ja przede wszystkim chciałbym Państwa... Janusza Pesu. Ja chciałbym Państwa bardzo serdecznie przede wszystkim przywitać na wystawie Andrzeja Berzyńskiego. Otwarty pokaz zamknięty. Bardzo chciałbym podziękować za odwagę i zaufanie organizatorom festiwalu Andrzeja Burzy, bo to mniej więcej półtora roku temu Leszek Golec zaproponował, żebym jakiś fragment swojej kolekcji w ramach tegorocznej edycji festiwalu Jerzego Buszy pokazał. Rozmawialiśmy o fotografiach, bo skoro Jerzy Busza to fotografie, a tak się niefortunnie złożyło, że miałem pewne zobowiązania względem wystaw fragmentów swojej kolekcji fotografii w Sopocie i w Wilanowie. Pewnie nie było sensu pokazywać ponownie tego materiału tutaj. Zaproponowałem wówczas, abyśmy zrobili wystawę Andrzeja Berezińskiego. Artysty, którego, jak już powiedziałem, nie poznałem, ale artysty, który mnie swoją twórczością i osobowością w pewnym momencie zafascynował do stopnia, że dosyć szeroki zestaw jego prac do kolekcji włączyłem. Chciałbym bardzo podziękować właśnie za tę decyzję, żeby wystawę Andrzeja Berezińskiego zorganizować tutaj w Olomstwie w ramach festiwalu Jerzego Buszy. Chciałbym podziękować dyrekcji Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, także i personelowi technicznemu tutaj Centrum w Olomstwie za współpracę przy organizacji tej wystawy, za to, że ta wystawa po prostu jest. Jestem bardzo szczęśliwy, że ten projekt udało się doprowadzić do finału i do skutku. Bardzo chciałbym podziękować, bo ta wystawa przestała być w pewnym momencie wystawą tylko i wyłącznie z mojej kolekcji. Chciałbym podziękować mojemu przedmówcy Adamowi Kalinowskiemu za udostępnienie kilku obrazów na tę wystawę, kilku stojących prac. Chciałbym podziękować Jarosławowi Kozłowskiemu, który również udostępnił kilka prac z własnych zasobów. Udostępnił również materiały archiwalne. Część materiałów archiwalnych pochodzi ze zbiorów Andrzeja Kostołowskiego, któremu również, tak jak wcześniej wymienionym, bardzo dziękuję za pomoc przy organizacji tego projektu. Ja zachęcam Państwa do uważnej lektury tych prac i pozwolę sobie tylko na krótki cytat. Nie będzie to cytat autorski, to cytat z wypowiedzi, którą dzisiaj jadąc tutaj w pociągu sobie przypomniałem, wypowiedzi zamieszczonej w publikacji wydanej przez Poznański Arsenał, wypowiedzi Jarosława Kozłowskiego. I teraz zacytuję. Andrzej Berezieński był przecież jednym z najwybitniejszych artystów w polskiej sztuce powojennej. Mówię to z pełnym przekonaniem i jednocześnie z żalem, ponieważ jego nieobecność w historii sztuki współczesnej uważam za skandaliczne niedopatrzenie. Za to sporo w niej cwaniaków z łokciami. Ale Andrzej nigdy się nimi nie posługiwał, był artystą.
może wystawa ta stanie się dla uważnych jej widzów także i asumptem do refleksji na temat tego, jak to się dzieje, że pewni w tej historii sztuki są, a pewnych nie ma, ale potem niekiedy to się jakoś waloryzuje i potem znowu się odnajdują, a znowu innych nie ma. Niech taka refleksja, może będzie mi bardzo miło, jeśli taka refleksja gdzieś tam w Państwa świadomości zagości. Niech ta refleksja towarzyszy także i lekturze Andrzeja Brezińskiego. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję za współpracę przy organizacji tego projektu. Dziękuję bardzo.